Miejski organ samorządowy grzmiał w pierwszych dniach marca o tym, że to już, że powstanie i że będzie to żłobek. W budynku przy Reja powstanie żłobek, zapewniał organ, krzycząc tytułem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami burmistrz Krzysztof Paśnik ogłosił konkurs ofert na prowadzenie żłobka w budynku przy ulicy Reja 14 w Lubartowie. Placówka ma zapewnić miejsce dla 30 dzieci. Starał się nas przekonać ów periodyk. Jakby tego było mało, szpalty miejskiej gazety propagandowej informowały rodziców, że do żłobka w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w Lubartowie. Placówka ma funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. W pierwszym roku funkcjonowania żłobek będzie prowadzony bez odpłatności dla rodziców. Zapewniał ów organ. Każdy, kto jeszcze wierzy w to, co jest pisane w owym periodyku, mógł odnieść wrażenie, że już niebawem dzieci z Lubartowa będą przyjęte do placówki na ulicy Reja. Będą tam chodzić za darmo, wszak tak zapowiedział Paśnik. Tymczasem okazuje się, że ów przekaz, najdelikatniej mówiąc, był nieścisły. Jak donosi jeden z portali internetowych, żłobka na razie nie będzie, bo pierwszy konkurs został unieważniony. Do urzędu nie wpłynęła żadna oferta spełniająca warunki zawarte w ogłoszeniu. Oznacza to, że wyremontowany za ponad 1 000 000 zł obiekt znajdujący się przy ulicy Reja wciąż jest zamknięty. Jak podkreśla radny Tomasiak, generuje koszty utrzymania cząstek powietrza, które wypełniają 1000 m2. Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza redakcja, nikt nie przedłożył oferty spełniającej warunki zawarte w ogłoszeniu, ponieważ samo ogłoszenie odstrasza osoby, które prowadzą podobne placówki. Okazuje się, że nie są oni w stanie udźwignąć ogromnych kosztów dostosowania obiektu dla dzieci. Według ich wyliczeń w obiekt należy zainwestować ogromne środki i przy oczekiwaniu Urzędu Miasta nie jest opłacalne prowadzenie takiej placówki. Przed wyborami, wówczas jeszcze kandydat na burmistrza Paśnik, razem z pozostałymi radnymi, którzy wówczas stanowili jego zaplecze, wyliczył, że dostosowanie wnętrza obiektu to koszt około 1 200 000. Paśnik zapowiadał wówczas, że środki na ten cel pozyskane zostaną z programu Maluch Plus. Zapytaliśmy już burmistrza, co zostało z owych przedwyborczych obietnic. Zapowiadał pan, że wnętrze obiektu przy Reja zostanie przygotowane w ramach programu Maluch Plus. Czy miasto złożyło wniosek, a jeżeli tak, to kiedy i ile pieniędzy udało się pozyskać? Pytaliśmy drogą elektroniczną Paśnika, który nie chciał wypowiedzieć się przed kamerą. Zapowiedzi dotyczące przeprowadzenia remontu wnętrza z udziałem środków zewnętrznych są jak najbardziej aktualne. Lada dzień ogłoszony zostanie konkurs na operatora, który będzie zobowiązany do dostosowania i wyposażenia budynku na potrzeby prowadzenia w nim żłobka, zgodnie z wymogami lokalowymi i socjalnymi, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek. Odpowiedział za pośrednictwem poczty mailowej Paśnik. Zgodnie z tym, co napisał burmistrz, to ten, kto się zdecyduje na prowadzenie żłobka, będzie musiał wyłożyć pieniądze na dostosowanie obiektu. Takie żądania ratusza odstraszyły tych, którzy rozważali złożenie oferty. Obiekt stoi pusty. Każdy, kto ma na przykład mieszkanie, nie mówiąc już o osobach z nieco bardziej zasobniejszym portfelem, którzy wynajmują obiekty o podobnej kubaturze jak obiekt przy Reja, wie, że każdy dzień to ogromne koszty utrzymania. O owe koszty zapytaliśmy burmistrza. Jakie są miesięczne koszty utrzymania obiektu, który ma około 1000 m2? Budynek został oddany przez wykonawcę w grudniu 2020 roku. Rzeczywiste koszty utrzymania będą zależne od sposobu użytkowania i zużycia mediów. Jak pani redaktor powinna wiedzieć, te poznamy po uruchomieniu żłobka. Jak zatem widać, nasza redakcja nie uzyskała odpowiedzi na zadane pytanie. O owe koszty zapytaliśmy prezesa zarządu spółdzielni Jacka Tomasiaka. Podobno rzeczywiste koszty utrzymania obiektu przy Reja będą zależne od sposobu użytkowania i zużycia mediów. Jeżeli ja słyszę, że ktoś mnie chce przekonać, że tak liczy koszty, no to proponuję, żeby jak najszybciej podał się do dymisji. Ponieważ no wiem, że dzisiaj u burmistrza między innymi byli przedsiębiorcy, którzy wnosili określone czynności, aby zrobił pan burmistrz, i wyraźnie pokazywali mu, udowadniali, jakie są koszty utrzymania nieruchomości, które nie są dzisiaj wynajmowane, a stoją. Tak samo jest, jak jest i tutaj, i w przypadku tego obiektu. To, że obiekt stoi, jest do niego dostarczana energia cieplna, jest za niego płacony podatek, to, że on został wyremontowany za określoną kwotę i powinien by się już amortyzować,
to nie oznacza, że on kosztów nie ma. Ja wymieniłem tylko trzy pierwsze rzeczy, które pokazują, że koszty przy tym obiekcie są. Tu jest 1000 metrów. No i zerkając do historii, to przypomnijmy sobie rok 2006, kiedy Lubartowski Ośrodek Kultury, Dom Kultury opuszczał spółdzielnię mieszkaniową po również wyroku eksmisyjnym. Co się toczyło przed? Przed tym wyrokiem my jako spółdzielnia mieszkaniowa wyliczyliśmy koszty utrzymania tego obiektu. I na tamte czasy, te koszty to było 12 zł za metr kwadratowy. Tu mamy obiekt po remoncie plus amortyzacja. Tu mamy obiekt, który jest podłączony do miejskiej elektrociepłowni plus moc zamówiona na ów budynek, bo to rachunek przyjdzie. To nie jest tak, że jak obiekt stoi pusty na jakiejś działce, to nie ma kosztów. Podatek za 3000 metrów kwadratowych i podatek za 1000 metrów obiektu. No przecież tak na dłoni, jak średnio szacować można, że te 12 zł sprzed 15 lat, bo już 15 lat jak jestem prezesem, to no tutaj może się nie podwoiły, ale na pewno one zgodnie z moimi takimi analizami no sięgają około 20 zł z metra kwadratowego. Więc jeżeli sobie uzmysłowimy, że gdybym się nie pomylił i to by była prawda, to proszę sobie wyobrazić 1000 metrów razy 20 zł z metra kwadratowego, mamy 20 tysięcy złotych miesięcznie koszty utrzymania, koszty, które są związane z tym obiektem, tak, utrzymania tego obiektu. Jeżeli się oczywiście nie pomyliłem w żadnym ze wskaźników. No ale załóżmy, że nie ma 20, załóżmy, że jest 10. Gdyby nawet było to 10, czyli nawet policzy tym wskaźnikiem sprzed 15 lat, no będzie tak około 12, no to 12 razy 10 miesięcy to jest 120 tysięcy złotych, dodać jeszcze 2 miesiące, wychodzi nam około 150 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli ktoś mnie chce przekonać, że on koszty pozna dopiero wtedy, kiedy ktoś to wynajmie, no to muszę parsknąć śmiechem, bo to jest po prostu kompromitacja takiej wypowiedzi. A dlaczego nikt nie przedłożył oferty spełniającej wymogi konkursu? No bo ktoś, kto przeczytał dokładnie ogłoszenie, to też zastanawiam się, kto napisał takie ogłoszenie. Jeszcze raz podkreślam. Zresztą miałem okazję rozmawiać z dwiema czy trzema osobami, które rozważały być może złożenie tej oferty. I one przyszły do mnie i mówią, no panie radny, jak to jest, że mówię, że wy żądacie, żebyśmy my tu wyłożyli określoną kwotę na wykonanie wewnętrznego remontu tutaj, dostosowanie do przepisów PPOŚ i tak dalej, i tak dalej. Ja przypomnę, że pan Paśnik, który siedział lat temu przed wyborami obok mnie, no to wskazywał, że razem z nami zresztą, bo myśmy jako cały wspólny Lubartów o tym mówili, że to jest około 1 200 000 na to, co trzeba zrobić w środku. No i teraz tak. Załóżmy, że to nie 1 200 000, że ktoś ma wyłożyć 600, bo załóżmy, żeśmy się wtedy pomylili też. I potem jeszcze za darmo wpuścić dzieci i nic na tym nie zarabiać, to zastanawiam się, jak to może być zrealizowane, jak to jest realne, żeby w ten sposób do tego przedsięwzięcia podejść. Ja naprawdę zastanawiam się, kto pisał ten regulamin, kto wpadł na takie pomysły i kto tak mocno, bo ja nie wiem, z czego to wynika, że ktoś w imieniu podobno miasta ma prowadzić do oddziału, kto tak mocno nie dopilnował podstawowych dokumentów, które były składane do Urzędu Marszałkowskiego. Bo coś tutaj jest mocno zagmatwane. Jak zatem słyszymy, obiekt o metrażu prawie 1000 metrów kwadratowych, znajdujący się na działce o wielkości 3000 metrów kwadratowych, musi generować koszty i nie są one małe. Już byli z dziećmi, już witali się z gąską balbinką, już wiedzieli, w jakich godzinach ich dzieci będą korzystały z obiektu. Byli w końcu także zapewnieni, że za owe bycie, witanie i przebywanie nic nie zapłacą. Ktoś to napisał, ktoś to wydał, ktoś także coś obiecał. I nie pierwsze to wersy, które przyjął papier i nie pierwsza to niespełniona obietnica. Oby nie okazało się, że za kolejne nietrafione decyzje znowu zapłaci podatnik. Dla kanału S Bartosz Giza.